Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Europejski Kongres Gospodarczy. Dobrej zabawy! Juwenalia Śląskie. Sportowe zmagania magistratów z Katowic i Ostrawy. Nowa stacja rowerowa. Siatkarski GKS Katowice wygrał ligę. Bardzo się z tego powodu cieszymy. To był nasz cel. Rodzinny piknik leśny ekoodpowiedzialnie. Międzynarodowe Centrum Kongresowe było główną areną dyskusji i spotkań liderów biznesu, nauki i polityki z Europy i świata. Inauguracja kongresu miała zaś miejsce w Spodku. Będziemy rozmawiać o tym, jak w trudnej sytuacji gospodarczej i międzynarodowej zapewnić spójność i budować siłę Europy. Jak odpowiedzieć na wyzwania związane ze zjawiskiem digitalizacji gospodarki. W jaki sposób rozwijać innowacyjną gospodarkę i wyzwolić energię młodych przedsiębiorców. Jakie działania i prawne regulacje zapewnią nam bezpieczeństwo dostaw energii i warunki dla rozwoju nowoczesnego przemysłu? Jak skutecznie i odpowiedzialnie realizować globalną ekspansję gospodarczą, no, pamiętając o tym, że to właśnie eksport stanowi o żywotności w perspektywach gospodarki. O tym będziemy chcieli rozmawiać podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Cieszę się bardzo, że Katowice po raz kolejny stają się europejską stolicą myśli gospodarczej. Myślę, że to miejsce, to miasto jest idealnym miejscem na to, aby dyskutować w dialogu międzynarodowym o światowych trendach w gospodarce, o zmianach w gospodarce, ale również o wszystkich zmianach w tym naszym życiu społecznym. Mamy ambicje budowania silnej polskiej gospodarki. Gospodarki, która będzie budowała potencjał rozwoju naszej ojczyzny, ale która będzie liczącą się też gospodarką nie tylko na arenie europejskiej, ale i światowej. Chcemy wspierać tych wszystkich, którzy mają pomysły, którzy są kreatywni, którzy widzą w tej chwili dla siebie swoją szansę. Będziemy otwarci na takie rozmowy i dyskusje, będziemy otwarci na współpracę z biznesem. To jest potrzebne dzisiaj Polsce. Chcemy budować markę Polski. To jest, tak jak powiedziałam, ambitny i odważny cel, ale cel, który jest możliwy do realizacji, a my jesteśmy zdeterminowani, żeby ten cel osiągnąć. Dziękuję Państwu bardzo, życząc owocnych obrad i z niecierpliwością czekając na efekty Waszych debat. W programie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2016 znalazło się 120 debat z udziałem 700 prelegentów. Dyskusje i wydarzenia zgromadziły 8 tysięcy uczestników. Będzie grubo! Idea juwenaliów, żeby dać studentom zaraz przed sesją chwilę takiego oddechu, chwilę nabrania luzu, perspektywy, dystansu i do nauki. Pozwólcie, że w imieniu pana prezydenta i swoim własnym życzę wam przede wszystkim dobrej zabawy. Jestem przekonany, że studenci katowickiej uczelni, tych wszystkich, które funkcjonują tutaj w Katowicach, to ludzie odpowiedzialni. I obok bardzo dobrej zabawy, której im oczywiście w imieniu miasta życzę, odpowiedzialnie przyjmą ten klucz dobra miasta, dbając o niego, bo to nasze największe dobro, dobro naszego miasta. Bawcie się dobrze! Z okazji jubileuszu 20-lecia współpracy partnerskiej miast Katowic i Ostrawy przedstawiciele obu magistratów wzięli udział w rozgrywkach sportowych na terenie ośrodka sportowego Kolejarz. W tym roku świętujemy. Jednym z elementów tego święta, które potem trwa nadal, bo i w dziedzinie kultury, i sesja wspólna, uroczysta, a jednym z tych elementów jest właśnie mecz czy turniej sportowy. Gramy w piłkę nożną z Urzędem Miasta Ostrawa i w piłkę siatkową kobiety grają również z ostrawiankami. Zawsze staramy się znaleźć obok tych ważnych działań dla miasta, tych systemowych rozwiązań troszeczkę
połączyć przyjemne z pożytecznym i wiadomo, że ruch dla urzędników, jak dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i naszego bratniego miasta Ostrawy, jest bardzo ważny i to uskuteczniamy dzisiaj na wojsku. My strasznie rádi przyjeździmy na tyto společné akce, protože jednak, jak už jste řekl, má to dlouhou tradici. Ale vždycky, i když spolu na sportovním poli soupeříme, tak ale v jiných oblastech spolupracujeme, řekneme si, co je nového a navzájem si umíme poradit a hlavně tady nějak společně fungovat, když jsme od sebe tak nedaleko. V meču piłki nożnej lepší okazali się urzędnicy z Ostrawy a v siatkówce panie z katowickiego magistratu. Przy Górnośląskim Parku Przemysłowym uruchomiono kolejną wypożyczalnię rowerów. Razem z nią do systemu włączono 8 nowych jednośladów. Sprawdzone wzorce europejskie pokazują, że to się sprawdza. Nasze społeczeństwo, patrząc przez pryzmat naszego miasta, jest gotowe, jest otwarte i bardzo chętne do poruszania się na rowerze. Coraz częściej widzimy zresztą rowerzystów w systemie transportu, już nie tylko na ścieżkach rowerowych, tych, które pokazują piękno naszego miasta, przez tereny zielone, przez miejsca, które warto pokazać, ale dokładnie w takim klasycznym ruchu transportowym w centrum miasta. Nowa stacja jako pierwsza będzie miała charakter sponsorski. Nie tylko miasto Katowice inwestuje w infrastrukturę rowerową, ale i prywatny biznes. To jest przykład właśnie takiego działania, bardzo kompatybilnego z tym, co my robimy. Bardzo mnie to cieszy. Zachęcam innych właścicieli nieruchomości biurowych do podobnego działania, bo to aż nie jest tak drogie, myślę, a sprawia naprawdę bardzo dobry efekt i frajdę dla pracowników. Obserwujemy to, że się zmienia otoczenie. Ludzie młodzi coraz częściej wyciągają te rowery i próbują jeździć. Przypominam taki prozaiczny powód, jak to, że w czasach takich, czy powiedzmy w porze takiego największych korków, to myślę, że szybciej na rowerze stąd dojedziemy do Urzędu Miasta w Katowicach niż samochodem. No, jest kilka korzyści, no i ruch przede wszystkim, bo to jest też jednym z celi, tak, żeby siedząc za biurkiem czy za kierownicą samochodu troszeczkę się oderwać i popedałować. Aktualnie w Katowicach jest do dyspozycji 11 stacji i 88 rowerów. W piątym, decydującym meczu o awansie do siatkarskiej elity katowiczanie pokonali 3-1 SMS PZPS Spała i wygrali pierwszą ligę. Wielkie brawa za fantastyczny sezon. Wielkie brawa dla drużyny katowickiego BKS-u. Się z tego powodu cieszymy. To był nasz cel. Być w czwórce, a dalej bardzo się cieszymy, że ugraliśmy w złoto. 10 miesięcy walczyliśmy, jesteśmy Beniaminkiem, wygraliśmy po raz pierwszą ligę. Fantastyczny sukces. Wymiana elektrośmieci na sadzonki, warsztaty sadzenia roślin i pokazy sprzętu pomagającego utrzymać Katowice w czystości. Tak wyglądał kolejny leśny piknik rodzinny ekoodpowiedzialnie. Myślę, że wszyscy teraz staramy się odpowiedzialnie podchodzić do otoczenia i to staramy się społeczeństwu przekazać, żeby rozumieli, czym zajmują się tak faktycznie leśnicy, czyli ludzie zajmujący się 30% powierzchni naszego kraju, żeby te działania były zrozumiane, żeby te działania były popierane przez społeczeństwo. Także staramy się tutaj razem z miastem Katowice o tym mieszkańcom Katowic przypominać. Uczestnicy pikniku udowadniali, że ekologia jest nie tylko pożyteczna, ale również niezwykle fascynująca, a troska o przyrodę może być świetną zabawą. Zobaczmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Zapraszamy na jarmark francuski na katowickim rynku. Polecamy piknik charytatywny Postaw Nalewka. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie com.tv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!